Szczerze mówiąc, inaczej wyobrażałem sobie odcinek czwarty. I to pod paroma względami. Przede wszystkim zaszokowała mnie pozytywna zmiana w zachowaniu Muichiro. Szeroki, przyjazny uśmiech, uprzejmość, pozytywna aura. Czy to na pewno nasz Tokito? Filar mgły traktował przecież wszystkich chłodno. Sytuacja, w której by się uśmiechnął, zakrawała niemalże o absurd. Odzyskanie wspomnień plus nawiązanie relacji z Kamado Muichiro jednak odmieniły, co jest świetne. Przemiana łowcy nie okazała się jednak pełna. Dla swoich uczniów był niczym Belfer z piekła rodem. Miażdżył twardym spojrzeniem, rzucał przeszywające niczym brzytwa teksty, do tego dawał podopiecznym niezły wycisk. Końcowe wydarzenia odcinka zapowiadały zmianę owej sytuacji, do czego przejdziemy za parę chwil. Pierwsze minuty nie zostawiły złudzeń. Nie każdy zasłużył sobie na specjalne traktowanie ze strony Tokito. W przeciwnym razie moglibyśmy mówić o największej niespodziance w historii Demon Slayer. Wyjawienie tożsamości nowego księżyca o numerze czwartym nikogo chyba jednak nie zaskoczyło. Jak można było podejrzewać, jest nim Nakime, demon grający na lutni. Prawdę mówiąc, żadna inna opcja nie wchodziła raczej w grę. Świta Muzana mocno się bowiem wykruszyła. Oprócz Kokushibo, Domy i Akazy została właśnie tylko Nakime. Jej awans był więc nieunikniony. Tym bardziej, że demon dysponuje solidnymi umiejętnościami. Wysłanie jednego oka na przeszpiegi to cenna zdolność. Kontrolowanie setek, a może i tysięcy oczek jest genialnym udogodnieniem. Wytropienie Nezuko okaże się zatem pewnie tylko kwestią czasu. Ciekawi mnie, czy Nakime posiada również jakieś triki przydatne w starciach z filarami. Zakładam, że tak, a ich siła posiada wyraźny związek z lutnią. Prędzej czy później zyskamy szansę, by to potwierdzić. Wróćmy jeszcze do moich przewidywań. Pobytu filara mgły bez poważnej rozmowy między Kamado a Tokito nie wchodził według mnie w grę. Chłopaki mieli przecież o czym pogadać. W walkach z Gyokko i Hantengu, przyszłych działaniach filarów oraz Muzana, a przede wszystkim o przemianie Muichiro. Ku mojemu zaskoczeniu do takiej rozmowy jednak nie doszło. Okej. Otrzymaliśmy wymianę zdań odnośnie Nezuko, aczkolwiek ciężko nazwać ją wartościową konwersacją. Pytanie, czemu tak się stało? Drugi odcinek miał prawo nas zbudować. Odniosłem wrażenie, że twórcy chcą naprawić dawne błędy i stworzyć okazję na przybliżenie sylwetek łowców. Pobyt Utengena koncentrował się co prawda wokół treningu niż warstwy merytorycznej. Był on jednak tak angażujący, iż nie czułem z tego powodu jakiejś przesadnej pustki. Poza tym położenie Uzuya nie prosiło się o rozmowę w takim stopniu, jak położenie Muichiro. W wypadku czwartego epizodu sprawa wyglądała zatem inaczej. W efekcie, z każdą kolejną minutą narastało we mnie poczucie rozczarowania. Pasjonująca, obszerna walka między Tokito i Tanjiro pewnie był w stan złagodziła. O dziwo, nie otrzymaliśmy nawet tego, co według mnie było obowiązkiem. Owe braki próbował zrekompensować nam sparing Muichiro, Obanaya i brata Geni, ale bądźmy szczerzy, pojedynek był zbyt krótki, by nas powalić. Mieszane uczucia wzbudził we mnie sposób zacieśnienia więzi między Tokito a jego uczniami. Przyznaję, wykorzystanie ku temu hobby Muichiro było dobrym posunięciem. Wpływ Kamado jest także godny uwagi. Jak dla mnie, fragment wypadł chyba jakby ciut zbyt dziecinnie. Zabrakło mi poważnego tonu, solidnej puenty. Szczególnie czułem to w trakcie pierwszego seansu. Drugi seans moje uczucia wprawdzie poprawił, chociaż liczyłem na trochę więcej. Gdyby odcinek wypadł korzystnie pod innymi względami, mój stosunek do sceny mógłby być bardziej korzystny, a tak został niedosyt, zarówno wobec fragmentu, jak i całego epizodu.
Mimo pewnych wad, wypadł on w mojej ocenie i tak dobrze. Zdarzało mi się oglądać znacznie gorsze odcinki. Liczę, że do tej grupy nie trafi epizod numer 5. Wizyta w domostwie Kanrodzi zapowiada dużą dawkę humoru i pozytywnej energii. Tym razem nie nastawiam się na poważne wątki, tylko śmiech, pochłanianie ton jedzenia, a jak starczy czasu, może lekki trening. Jeśli poważne tematy się jednak pojawią, będę bardzo szczęśliwy.